czym Pani się kojarzy święto zwane Bożym Ciałem? Że poświęcono Boże Ciało komuś. Z ciepłem, słoneczną pogodą i z dniem wolnym od pracy. Z dniem wolnym, z którego korzystamy, chociaż nie wiemy skąd ono pochodzi. No kojarzy mi się najmocniej z wiankami. Pan Jezus powiedział, ja jestem prawdziwym chlebem żywota. Jedźcie moje ciało, pijcie moją krew. Mamy to rozumieć dosłownie czy symbolicznie? Oczywiście, że symbolicznie. Kanibalami nie jesteśmy. Symbolicznie. No na pewno symbolicznie. Znaczy symbolicznie. Biblia nie rozumie się dosłownie. W naszym katolickim kraju już niedługo będzie święto Bożego Ciała. Jak mieliśmy okazję oglądać w sądzie, panują na jego temat różne poglądy. Wielu z nas nie wie, co tak naprawdę oznacza. Wielu traktuje tylko za symbol, chociaż w teologii katolickiej święto Bożego Ciała to święto krwi i ciała Pańskiego, uważanych za prawdziwe ciało i krew Jezusa Chrystusa, ukryte mistycznie w katolickiej hostii. Czy jednak tak naucza na ten temat Pismo Święte? Warto spojrzeć do Pisma Świętego, co naucza na temat tego tak zwanego sakramentu Komunii Świętej czy też Eucharystii, a przez protestantów nazywanego Wieczerzą Pańską. Okazuje się, że Jezus Chrystus, chociaż mówił, by jeść Jego ciało i pić Jego krew, wcale nie miał na myśli swego prawdziwego ciała i krwi, ale miał na myśli symbole chleba i wina jako pamiątkę Jego śmierci na krzyżu, jako coś, co ma nam tę śmierć Chrystusa na krzyżu upamiętniać. Prawdziwym ciałem i krwią Chrystusa jest po pierwsze On sam, Bóg, który przyjął ciało i stał się człowiekiem. Prawdziwym ciałem jest Słowo Boże. Słowo, które na początku było u Boga, które było Bogiem, które też przyjęło ciało i stało się człowiekiem, Jezusem Chrystusem. I to Słowo bosko-ludzkie, Słowo Jezusa Chrystusa jest prawdziwym ciałem, które mamy spożywać, które mamy czytać. Właśnie tak uczy na ten temat Pismo Święte. Jest jeszcze jedna symbolika ciała w Piśmie Świętym. To jest Kościół. Kościół Boży, zgromadzenie wierzących w Chrystusa. To są ci, którzy są ciałem Chrystusa, a On ich głową. A my w Kościele jesteśmy członkami tego ciała. Jeśli więc ktoś wybierze się w najbliższym czasie na procesję Bożego Ciała, to jeśli nawet ujrzy to ciało, to nie tam, gdzie wszyscy będą patrzeć. Nie w monstrancjach, nie w hostiach, ale pośród tych ludzi, którzy może nawet nie do końca świadomi, nie do końca właściwie to rozumiejący, ale jeśli szczerze wierzą w Chrystusa, oni są Kościołem, oni są ciałem. Ale ciało Chrystusa, jeśli chcemy przede wszystkim je jeść, to znajdziemy je w Słowie Bożym. To jest prawdziwe ciało, prawdziwy chleb żywota, który mamy spożywać codziennie.